W ostatniej przedwyborczej debacie w Radiu 5 uczestniczą parlamentarzyści z Suwalszczyzny, którzy ponownie zabiegają o mandat wyborczy. Pani Bożena Kamińska, kandydatka Platformy Obywatelskiej, pan Adam Rybakowicz, kandydat Zjednoczonej Lewicy i pan Jarosław Zieliński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze Radia 5. Witam, witam gości. Dobry, witam serdecznie, to teraz ja Jarosław Zieliński, kłaniam się Państwu. <laughs> witam serdecznie. Kolejne pytanie, dlaczego Lecko, Gołda, Pijełk mają obwodnice, suwałk, a suwałki, yy, przepraszam, dlaczego ja mają obwodnice, się... swoje obwodnice, a suwałki obwodnicy nie mają? Dlaczego suwałki nie mogły mieć obwodnicy jako pierwsze? A na przykład Gołda, gdzie nie ma ruchu tranzytowego, na końcu odpowiada pan Jarosław Zieliński. Teraz ja, na początku tak. ja, i na końcu. Tak. Tak. Czas się teraz liczy. No, przez złe, złe decyzje rządowe oczywiście. W pierwszej kolejności powinny być budowane obwodnice przy drodze o największym natężeniu ruchu tranzytowego. I suwałki mają ten ruch największy. Wiele tysięcy tirów w ciągu doby. No, nie, niestety rząd był nieudolny, nie, pod, nie potrafi podjąć decyzji o budowie tej, tej obwodnicy szybko. Tam były większe wpływy polityków PO niż tutaj. Zbudowano te obwodnice nawet jeżeli nie są aż tak bardzo potrzebne. Nie mówię, że w ogóle niepotrzebne, ale aż tak bardzo Potrzebne jak tutaj. Na przykład obwodnica Gołdapi. Ona jest rzadko używana, czasami tamtędy jeżdżę, no ale jest. Natomiast suwałki jej nie mają i to obciąża, to jest grzech i to wielki grzech rządu pop -SL. Dziękuję bardzo. Pani poseł, upraszczając pytanie, dlaczego Gołdap ma już obwodnicę, a suwałki nie i dlaczego nie stało się odwrotnie, że suwałki jako pierwsze nie mają tej obwodnicy? Proszę bardzo. Odpowiadałam często na to pytanie. Gołdap wybudowała szybciej obwodnicę, bo miała pełną dokumentację, była do tej inwestycji przygotowana i sięgnęła szybko po środki unijne, które były w danym momencie do wykorzystania. My niestety nie mieliśmy przy przygotowanej dokumentacji, nie byliśmy przygotowani do wzięcia tych środków unijnych i móc szybko nie wybudować obwodnicę. Obwodnica Suwałk jest budowana, jest już wykonawca i to za, za budowana, tak. Niech pani to powtórzy, o, oczywiście tak. jest budowana, jest budowana. Jest Proszę o dyscyplinę dialogu. Dlatego, że jest już wykonawca, który wchodzi na plac budowy i będzie zaczynał Gdzie ją wchodzi? Kiedy, Będzie dzisiaj? ją nie dzisiaj, panie proszę, proszę, proszę mi nie przeszkadzać. To, Natomiast standard, to, za, to, to za rządów. Platformy Obywatelskiej, suwałki będą miały obwodnicę. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dziękuję za odpowiedź. Pan poseł Adam Rybakowicz. To samo Zobaczymy. pytanie, dlaczego Goldap, a nie suwałki, mają obwodnice jako pierwsze. Tak uproszczę to pytanie. Proszę bardzo. No oczywiście, no to jest w dużej mierze wina poprzednich rządów. No, to one są odpowiedzialne za Krajowy Program Budowy Dróg. I, i to... Te rządy nie realizowały tych inwestycji jak tu koniecznych. No. Jestem, a, a co to y, innych obwodnic, o których pan wspomniał, które już funkcjonują, no to oczywiste jest, że y, lobbying polityczny i, i obwodnice w pierwszej kolejności były budowane tam, gdzie włodarze byli z partii, która aktualnie rządziła.